Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na kanale Let's Play. Dzisiaj pomówimy o znowu polskiej grze, a mianowicie Zmiennicy. Patronat gry Telewizja Polska, wydana przez Intergra. No tak, gra przeznaczona od 1 do 4 graczy i według pudełka będzie ona trwała 45-90 minut od 12 roku życia. No powiem szczerze tak. Jeżeli przegramy tą grę wszyscy, bo jest taka możliwość, to może w półtorej godziny zagramy. Jeżeli chcemy zagrać na oczywiście w tym łatwym poziomie trudności, no ja wiem, 2,5. Trudniejsze do 4 godzin. No moim zdaniem tutaj właśnie od razu to w zasadzie największy zarzut tej gry to jest czas rozgrywki. No ale o tym za chwilę. Pomówimy oczywiście o wykonaniu. No wykonanie, że tak powiem, jest Przednie, trzeba przyznać. Piękna plansza. Od razu o grafikach powiem. No, bardzo te grafiki pasują do klimatu tej gry. Ładna plansza, fajne karty, dużo kart. No, troszeczkę, że te karty WPT mają jedną grafikę wszystkie. Ciekawiej by było jakby... No, może nie każda karta miała osobno, ale chociaż trochę różnych mogłoby tam być. No, jedyne, że samochodziki są tektury i wpinamy w takie podstawki, jak to było w Magii i Mieczu jeszcze starych grach, mogłyby być jednak figurki. No, ale poza tym no, wykonanie tutaj nie ma się do czego przyczepić jakoś tak poważnego. Jest jak najbardziej w porządku. No więc tak, temat jest 18 października bodajże, czyli listopad. Październik. I po prostu wozimy ludzi tego dnia taksówką. Będziemy kierować jedną z czterech możliwych osób, które są znane z serialu. Wozić będziemy znane osobistości, które także znamy z serialu, lub przypadkowych innych obywateli. No i tak. No, temat wożenie taksówką. Kto zarobi określoną liczbę pieniędzy najszybciej, ten grę wygra. Klimat tutaj czuć. Czuć i to bardzo postacie z serialu, dla osób, które znających serial, no, jeździmy po mieście taksówką, wszystkie w zasadzie akcje, które wykonujemy, no, mają taki po prostu sens odwożenia pasażerów. Można sobie podkładać świnie, żeby samemu zarobić więcej, można łamać przepisy. No, jest tutaj masa różnych takich ciekawych rzeczy. Gra jak najbardziej klimatem, że tak powiem, no, bardzo wysoki poziom, więc tutaj duży plus. Natomiast jeżeli chodzi o mechanikę, no to no nie ma tu nic skomplikowanego, po prostu jedziemy od 1 do 3 pól. Możemy zapłacić karnister, żeby przejechać od 4 do 6. Nie możemy przejechać na czerwonym świetle. Może, że stoimy przy samym skrzyżowaniu, wtedy możemy obrócić sygnalizator. Jeżeli się zatrzymamy przy lokacji, gdzie mamy dowieźć jakiegoś pasażera, wysadzamy go i zgarniamy za to pieniążki. Jeżeli to jest główny pasażer, dostajemy jakiś bonus, zdolność specjalną, która nam ułatwi grę. Za zwykłego łebka tak zwanego, czyli taki żetonik, one nie są za pomocą kart. Po prostu pieniążki. Jeżeli są tam pasażerowie lub ruszamy z miejsca, czyli nawet jeżeli w innej fazie się tam pojawi jakiś pasażer, z danej lokacji tam są jacyś pasażerowie, to także możemy ich zabrać, jeżeli oczywiście mamy miejsce w taksówce, gdyż początkowo możemy 3 pasażerów tylko wieźć. Więc nic trudnego, bardzo prosta mechanika, ale jest dosyć sporo możliwości kombinowania działań. To znaczy, no bo no, trzeba jednak szukać takich tras optymalnych w miarę, gdzie możemy zgarnąć kilku pasażerów, ich dowieźć do jednego miejsca, gdyż tych ruchów nie ma tak dużo w grze, a jest tutaj mechanizm, który powoduje, że główni pasażerowie się irytują i jeżeli się zirytują za bardzo i zgłoszą za dużo skargi wniosków na naszej planszy skargi wniosków, no to wszyscy gracze przegrywają grę. I powiem szczerze, że kurczę, to jest taki, że chyba za łatwo, znaczy zależy jak jacy się po prostu pasażerowie ułożą, ale czasami jak są jacyś pasażerowie, co na przykład 6 potrafią dodać, a akurat wszyscy mają już na przykład pełne taksówki, nikomu nie jest po drodze i taki się nam szybko zdenerwuje, rzuci 6 i potem wystarczy jakiś za 4 jeszcze wskoczy i często dwóch pasażerów się zdenerwuje i grę przegrywamy. I tutaj dlatego napisali, że może trwa tak krótko ta gra, no bo że się nie da prawie wygrać, da się wygrać, bynajmniej my nigdy nie graliśmy jeszcze poziomu
tych dwóch późniejszych, tylko gramy do tego 1600, bo to starcza, gra się i tak długo. Więc tak, mechanicznie, największy zarzut mam do długości rozgrywki, gdyż gra jest prosta, te decyzje są takie no dosyć proste, no mamy te karty WPT, ale one są takie oczywiste dosyć do zagrania, jeżeli mogę przejechać na przykład jakieś skrzyżowanie, żeby się zatrzymać od razu tam, gdzie chcę, no to skorzystam. No wiem, że chcę dojechać tu, no i po prostu tam jadę, no mogą mi inni gracze przeszkodzić, nie są to jakieś decyzje optymalizacyjne czy coś tego typu, więc na tak dość łatwą jednak grę mechanicznie przydałaby się, żeby ona była krótsza, a tutaj po prostu bardzo dużo no czasu schodzi po prostu te tury. Po pierwsze długo no, myślimy jak dojechać, zmieni nam się to w następnej turze, więc myślimy od nowa. Po drugie, długo trwa to rozmieszczanie tych łebków na planszy, to takie poza turami innych graczy ruchy także trwają długo. I kolejny tu jeszcze zarzut może do wykonania, że na tych kartach nie ma mapek określających lokacje, gdzie mamy położyć jakiegoś pasażera. A ta Warszawa jest bardzo pstrokata, ta plansza, znaczy ona fajna jest, ładna, ale po prostu no, jak się nie znaje, no to po prostu zanim znajdziemy daną lokację, to potrafimy się za dwie minuty szukać, zanim znajdziemy. Nie jest łatwo znaleźć na początku, zanim poznamy planszę, no to jest taki troszeczkę zarzut tu akurat jeszcze do wykonania, że powinny być na tych kartach taka mała mapka i mniej więcej określenie, gdzie ta lokacja jest. Interakcja między graczami występuje no, za pomocą kart i podbieraniu sobie po prostu pasażerów, ale nie jest ona duża. Więc bardzo umiarkowana interakcja, troszkę takiej stricte negatywnej właśnie zagrywaniem kart, ale nie mówię, nie jest tak dużo, więc myślę, że nikomu nie powinno przeszkadzać tutaj, nawet ktoś kto nie lubi interakcji. Losowość występuje na dużym poziomie, przede wszystkim nawet nie tyle, że kostka jest i za pomocą kostki określamy, gdzie mamy dowieść pasażera, ale po prostu gdzie się pojawią ci pasażerowie, czy blisko nas, czy nie blisko, no, jakie karty WPT dobierzemy, no bo są lepsze, są gorsze. No występuje na dużym poziomie, moim zdaniem trochę na za dużym, jest to też właśnie dosyć duża przypadkowość, komu po prostu podejdą ci pasażerowie bliżej, lepiej, no bo można wyciągnąć łebka, bo łebków nie widzimy jakiego bierzemy i się okaże, że od dwie przecznice czy półtorej przecznicy dalej i mamy go zawieźć, a ktoś wyciągnie na drugi koniec planszy, musi jechać z nim, no to takie trochę bez sensu. Skalowalność jak najbardziej, znaczy w jedną osobę oczywiście ja nie grałem, więc nie wiem, nie przepadam za takim, ale można, to się ceni. Od 2 do 4 graczy gra działa, nie ma tu żadnych różnic, po prostu zagramy trochę szybciej, w 2 osoby w 2 godziny powinniśmy się wyrobić, no ale więcej trochę dłużej, ale nie ma tu żadnych, gra się w miarę fajnie w każdym wariancie, więc tutaj nie powiem nic złego. Jeżeli chodzi o ceny, no to gra kosztuje od około 100 do 140 zł. Myślę, że tak. Stówka to jest jak najbardziej ok. Za to zostajemy w pudle 140. Trochę dużo, trochę by mnie kuło, gdybym to kupił, ale 100-110 zł myślę, że warto dać, jeżeli chodzi o zawartość, ponieważ ja osobiście no, gry nie mogę polecić, ponieważ nie jestem fanem serialu. Więc jeżeli jesteś, to klimat gry cię urzeknie, więc dla klimatu warto, że tak powiem, taką grę grać. Ale jeżeli mnie taki klimat nie rajcuje, więc mechanicznie gra jest losowa, długa no i po prostu dosyć średnia. Jest tu kilka ciekawych rozwiązań mechanicznych, ale wymagają one trochę takiego myślenia, ale decyzje i tak są oczywiste. Decyzje i tak mi się wydaje, że są oczywiste, a w zasadzie los decyduje, czy grę wygramy. Więc ja osobiście polecić gry nie mogę, lecz polecę ją fanom gry serialu. Ode mnie to jest 4 na 10. Nie mam raczej ochoty w to grać. Przede wszystkim za długość rozgrywki. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.